Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Standardowo, kolejny tydzień, mamy kolejny odcinek Kenobiego, więc po prostu go omówię. Nie wiem co innego mam mówić w tych wstępach, więc po prostu mówię, że kolejny tydzień i kolejny odcinek. Także po prostu zapraszam na omówienie 5. odcinka Kenobiego. A więc 5. odcinek zaczynamy z czymś, czego ja się kompletnie nie spodziewałem, ale naprawdę super, że się pojawiło. Retrospekcję. Jak zobaczyłem tą retrospekcję zaraz na samym początku odcinka, ja po prostu miałem, co jest? Co tu się dzieje? W ogóle to było tak, bo zaczynało się to od tego, że najpierw była scena z Coruscant. Ja tak myślę, ej, co tu robi Coruscant? No, tak niezbyt, żeby tutaj Coruscant nagle się pojawiło. A chwilę później pojawia się Anakin i ja takie, o kurde, jest retrospekcja. A pamiętam, że gadałem z Adim o tym, że fajnie by było zobaczyć retrospekcję. I to nie jest tak, że ta retrospekcja pojawia się tylko na samym początku filmu, coś tam się z niej dowiadujemy, co jakoś wpływa na akcję tak na samym początku. Nie. Ta retrospekcja płynie razem z odcinkiem. To, co się dzieje w retrospekcji, ma swoje odbicie w tym, co się dzieje w odcinku. I tu mówię o tej retrospekcji, gdzie jest pojedynek Anakina z Obi-Wanem. Natomiast jeszcze jest ta druga retrospekcja z rozkazu 66, ale o niej wspomnę później. W każdym razie, co się dzieje? Tak jak się spodziewałem i tak jak oczekiwałem, będziemy mieli bitwę. No bo tak, Riva zamontowała nadajnik w droidzie Rey, więc wiedzą, gdzie jest baza ścieżki. No i wiadomo, że jak Vader się o tym dowie, no to pierwsza rzecz, jaką zrobi, to zaatakuje. No i faktycznie Vader powiedział, atakujemy. No i wszyscy muszą się zmobilizować i co najważniejsze, z Kenobim na czele. To co ja i Adi, jak był tu też na chwilę, powtarzamy za każdym razem, że z początku Kenobi nic kompletnie nie robi i to jest trochę dziwne jak na niego. I teraz dodajmy jeszcze do tego nie tylko jak na Obi-Wana, którego mieliśmy w prequelach, ale jak na Bena, którego mamy w oryginalnej trylogii. To jednak widzowie, ten serial ma być takim połączeniem między prequelami, a między oryginalną trylogią. Więc to przejście między Obi-Wanem a Benem, bo można powiedzieć, że to są dwie inne osoby, musi nastąpić. I moim zdaniem tu już jest ten moment, kiedy to następuje. Dlaczego? Ponieważ Ben, no już Ben powiedzmy, faktycznie tak planuje bardzo dokładnie, jak to wszystko zrealizować. Jak zrealizować plan, żeby wszyscy ludzie, którzy mają uciec, uciekli, żeby nikt nie ucierpiał. I tu już miałem naprawdę takie poczucie, dobra, tu już mamy Bena, który jest naprawdę taką dość inteligentną osobą. Nie mówię, że Obi-Wan nie był inteligentny, ale jeżeli chodzi o taką mądrość, inteligencję, ogólnie takie myślenie, jak dobrze coś robić, to zdecydowanie tutaj muszę przyznać to bardziej Benowi, że to była bardziej jego domena niżej Obi-Wana. No i dobra, ścieżka rozpoczęła przygotowania, przylatuje Imperium i mamy rozmowę Kenobiego z Rivą. I tutaj najważniejsza rzecz, która też mnie cieszy, mianowicie teoria się sprawdziła. Ale powiem wam widzowie szczerze, moim zdaniem ta teoria nie mogła się nie sprawdzić. W sensie ta teoria była taka, że po prostu, no że po prostu musiała się potwierdzić. Bo wydaje mi się, że ciężko by było inaczej jakoś zdefiniować postać Rivy. Ta teoria, o której mówiliśmy, to znaczy, że była tym jednym z młodzików na początku pierwszego odcinka. Widziała, jak Anakin mordował wszystkich podczas rozkazu 66, dlatego wie, że Anakin to Vader i zbliżyła się do niego tylko po to, żeby go zabić, jest teorią bardzo sensowną i wydaje mi się, że ciężko byłoby znaleźć jakieś inne wytłumaczenie postaci Rivy, więc poszło takie, które no może nie jest jakieś bardzo odkrywcze, ale jest moim zdaniem jak najbardziej dobre, więc była to tylko kwestia czasu, nim to się potwierdzi, no i się potwierdziło. Odbyła się rozmowa Bena z Rivą, która przyciągnęła nas bezpośrednio do bitwy. Co do bitwy, ogólnie ja wiedziałem, że będzie bitwa i chciałem tej bitwy, bo Gwiezdne Wojny zawsze mi się kojarzą z bitwami. No, choćby w oryginalnej trylogii mamy bitwę o Yavin, mamy bitwę o Hoth, mamy bitwę o Endor, w prequelach mamy bitwę o Naboo, bitwę o Coruscant, w sequelach mamy bitwę na bazie Starkiller, bitwę o Exegol, no po prostu tych bitew jest dużo. Gwiezdne Wojny zawsze mi się kojarzą z bitwami, dlatego miałem nadzieję, że tu też jakaś się pojawi. Po prostu ten moment, kiedy Imperium już wie, gdzie znajduje się ścieżka, no to aż się prosi o to, żeby odbyła się jakaś bitwa. Ogólnie ta bitwa jakaś taka wiece potężna nie była, bo to bardziej była po prostu wymiana strzałów pomiędzy szturmowcami i rebeliantami. Będę mówił rebelianci, bo mi tak jakoś po prostu wygodniej. Ale ogólnie źle to nie wyglądało. I niestety podczas tej bitwy musieliśmy pożegnać Talę. I tak naprawdę szczerze, zrobiło mi się smutno, kiedy Tala zginęła. I ten droid też, ale bardziej było mi smutno z powodu Tali. Mimo, że pojawia się tylko w 3 odcinkach, no gdzieś tam jednak tą ważniejszą postacią się stała i gdzieś tak po prostu było mi zwyczajnie przykro, że została zabita. Znaczy, sorry, ona nie zginęła, tylko się poświęciła. Chociaż wydaje mi się, że gdybyś nie poświęciła, to i tak by po jakiejś chwili zginęła. W sensie, jak tylko padł już ten pierwszy strzał,
to już takie, ta zaraz umrze. Nie wiem, co tutaj jeszcze na koniec dodać. Generalnie postać Tali mi się spodobała. Myślę, że tymi słowami najlepiej to zakończę. Przejdźmy dalej. Potem mamy plankę Nobiego. Plankę Nobiego, który zakłada, że Riva będzie chciała z nim współpracować i dokonać zemsty. No i finalnie się udało. Kenobi sobie spokojnie uciekł razem ze wszystkimi, a Riva mogła zemścić się na Vaderze. I tutaj chyba mój ulubiony moment tego odcinka. Pojedynek między Vaderem a Rivą. Naprawdę, słuchajcie, na to się bardzo przyjemnie patrzyło. Bo tak, początek pojedynku. Vader używa po prostu mocy i miota sobie Rivą jak chce. Ona coś pobiegła zaatakować, a ten sobie po prostu hop, hop, hop. Tak ręką sobie i nic. I ona nie może go nawet trafić. To, co ja już mówiłem wielokrotnie, kiedy Vader robi się taki właśnie potężny, używa mocy albo miecza, jest taki potężny, jest takim koksem, to po prostu się na to przyjemnie patrzy. Potem przechodzą w pojedynek na miecze i tutaj w ogóle mi się wydaje, że chyba pierwszy raz widzimy pojedynek dwóch czerwonych mieczy świetlnych. Bo był pojedynek dwóch niebieskich, no to mieliśmy pojedynek na Mustafar. Były pojedynki czerwony kontra niebieski, były pojedynki czerwony kontra zielony, ale nie wydaje mi się, żeby był jakiś pojedynek czerwony kontra czerwony. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach, ale wydaje mi się, że to był pierwszy taki pojedynek i to jest takie coś właśnie po prostu inne. Z samego faktu, że to się w taki sposób wyróżnia, no, gdzieś to tak po prostu fajnie wygląda. Ale ogólnie sam pojedynek bardzo fajny, bardzo przyjemnie się na to patrzyło. I tutaj ta retrospekcja właśnie. Retrospekcja z rozkazu 66. No bo oprócz tego, że Riva jako opowiadała Kenobiemu co i jak, no to była ta retrospekcja, to jeszcze tutaj to takie połączenie retrospekcji oraz tego, co się dzieje teraz. No wyglądało to po prostu dobrze. A na samym końcu, całe na biało, chociaż właśnie całe na czarno, wkracza Wielki Inkwizytor. No wiadomo, bo że on w pewnym momencie wróci, no bo nie może umrzeć. Bo gdyby Wielki Inkwizytor umarł, no to nagle by była zmiana kanonu, no bo przecież w rebeliantach jest, no to nie może tu nagle umrzeć. No i wiadomo było, że w pewnym momencie on wkroczy. Nawet powstało już kilka teorii, ja sam jedną z nich widziałem, konkretnie na kanale Wściekłe Wąsy, zostaje wam link do filmu w karcie. No ale w każdym razie Wielki Inkwizytor wraca, no i po prostu, no właściwie to zmieszał Rivę z błotem. Wszedł, chwilę z nią pogadał i ta już po prostu koniec, już jest przybita i koniec w ogóle, żegnamy się z nią. Właśnie ten powrót Wielkiego Inkwizytora był taką, powiedzmy, kropką nad i jej porażki. No bo tak, Vadera nie zabiła, Vader ją zranił, w kwestii jej zabicia to za chwilkę jeszcze coś dopowiem, a tu nagle się okazuje, jeszcze wkracza Wielki Inkwizytor, gość, dzięki któremu ona w ogóle miała sposobność, żeby zbliżyć się do Vadera, a ten sobie nagle wkracza i mówi, a widzisz, a jednak żyje, żegnaj w takim razie, już nie jesteś potrzebna. Także zakończenie, o ile to jest zakończenie wątku Rivy, jest naprawdę ciekawe. I mówię, o ile to jest zakończenie oraz i też o ile zginęła. No bo właściwie teraz, szczerze mówiąc, nie wiadomo, co będzie dalej. Mianowicie, co się wydarzyło na końcu? Kiedy Kenobi i Ścieżka uciekli, no tam Imperium ich będzie gonić. Okej, będą im uciekać, może im uciekną, może nie. Co mamy poza tym? Kenobi coś tam, jakieś wątpliwości ma, coś tam mu się wydaje, że coś jest nie tak. Riva znajduje komunikator Kenobiego, gdzie jest ta wiadomość od senatora Organy o Tatooine i o Luku. I widzimy, że ona normalnie tę wiadomość odsłuchuje i nie widzimy, co się z nią dzieje dalej. A jeszcze dodatkowo na sam koniec jest pokazany Tatooine i jest pokazany śpiący Luke. Więc tak, nie wiadomo, gdzie teraz Kenobi się uda. Nie wiadomo, co będzie się działo z Luke'iem, dokładnie mówiąc. Okej, jest pokazany, więc coś tam może się wydarzyć, ale dokładnie nie wiadomo co. Czy Riva żyje? No, mi się wydaje, że żyje nadal. No nie była pokazana scena śmierci. Tylko co ona z tą informacją zrobi? Tą, którą usłyszała w komunikatorze? No tego nie wiadomo. Teraz właściwie może wydarzyć się dosłownie wszystko. Poza wiadomą rzeczą będzie pojedynek. Będzie pojedynek, na który, jeśli oglądaliście poprzednie omówienia, wiecie, że ja bardzo czekam. To jest najbardziej wyczekana przeze mnie rzecz w tym serialu. Ale dobra, już nie będę się powtarzał, bo już to powiedziałem w kilku odcinkach. Na generalnie oprócz tego pojedynku, to ja osobiście nie mam żadnego innego pomysłu, co miałoby się w tym ostatnim odcinku dziać. Więc o ile w tym odcinku ta bitwa mnie w ogóle nie zaskoczyła, bo wiedziałem, że będzie i miałem po prostu nadzieję, że będzie dobrze wyglądać, tak teraz odcinek 6 zaskoczy mnie czymś, bo nie wiem, co się w nim wydarzy. Więc tak podsumowując, odcinek 5 naprawdę super. Ciężko mi jest teraz znaleźć coś, co w tym odcinku mi nie grało. Oglądałem się go bardzo dobrze, nie widzę jakichś tam niedociągnięć. Ewentualnie może ta bitwa mogłaby być bardziej ciekawsza, bo był taki moment, gdzie trochę mnie nużyło to, że to jest po prostu wymiana strzałów. To chyba tylko tyle mi się wydaje. Nie wiem, czy jeszcze coś innego by mi nie pasowało. Także ogólnie z 5 odcinka jestem jak najbardziej zadowolony. I to będzie już, myślę, na tyle w tym mówieniu. Także to będzie na tyle. Jeżeli wam się ten film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo już tylko 13 subskrypcji dzieli nas od 1000. Także myślę, że naprawdę możemy to szybko wbić. No i widzimy się w takim razie standardowo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!